Kompestacja. Startujemy kontestację, witam, Kamil Cebulski z tej strony. 20 listopad mamy 2013 roku i tak sobie siedzimy tutaj z Marcinem i czekamy, aby zacząć audycję, więc najwyższy czas. Cześć Marcinie! No cześć, cześć, witaj. Chciałem powiedzieć dzień dobry po tajsku i sobie włączyłem Google Translator, napisałem dzień dobry i wiesz co mi wyświetliło się? No strzelaj. Osiem dziwnych wężyków. Wow. Osiem dziwnych wężyków przypominających hieroglify egipskie, albo to najprawdopodobniej tajskie. No więc ni cholery tego nie przeczytam, ale mogę puścić play. Arun Sawat. O, to właśnie dzień dobry. O, nawet nie wiedziałem, że taki play jest. No, dobra. To co, jedziemy audycję. Gdzieś nam podkład zniknął. Zaraz puścimy troszeczkę podkładu, co by nie było tak drętwo. A dzisiaj co? Oczywiście, jak co tydzień, rozmawiamy o tym, jak ktoś tam zrobił głupotę i otworzył biznes. I dzisiaj mamy gościa Marcina, Marcin Kubiak, którego, jeżeli się często pojawiacie na Asbiro, to macie okazję spotkać, oraz jak czytacie Huga ogłoszenia, to też Marcin popełnił takie jedno szkolenie wspólnie z Hugiem. No. To teraz cię przedstawiłem, tak, Marcinie, tak, strasznie. No. Dobra, to co? Zaczynamy. Marcinie, powiedz nam, czym się zajmujesz może na początku? Z czego masz pieniądze? Z czego opłacasz rachunek za ten internet, który teraz używasz? No witajcie. Słuchajcie, no opłacam rachunki przede wszystkim z pośrednictwa nieruchomości. Prowadzę własną agencję nieruchomości Nova House w Gdańsku. Firma w sumie specjalizuje się w sprzedaży mieszkań gotowych do wprowadzenia. Koncentrujemy się na sprzedaży właśnie wyłącznie mieszkań. To jest jakby nasza domena i w tym się specjalizujemy. Koncentrujemy właśnie jak laser na jednym punkcie, odróżnieniu właśnie od konkurencji. Nie zajmujemy się wszystkim, czyli nie zajmujemy się działkami, nie zajmujemy się lokalami, tylko właśnie mieszkaniami. I wokół tego dobudowujemy różne usługi, takie nowoczesne ostatnio pojęcie home staging, czyli profesjonalne przygotowanie mieszkania do sprzedaży. I dodatkowo też obudowujemy to jako kredyt, czyli dodatkowo tak klient dostaje taką usługę kompleksową. Znaczy kredyt, jeszcze ściągasz prowizję z kredytu. Tak, z kredytu, z remontów, no i z pośrednictwa, także z różne aspekty jakby są połączone. No i no jako tako powiem ci, coraz lepiej wychodzi, także jestem ogólnie zadowolony. Okej, okay. No to zaraz dojdziemy do tego, dlaczego jesteś zadowolony. Przypominam, że możecie nas dzwonić 222-195-321 lub kontestacja.com, jak macie pytanie. A ja wracam do Marcina. Marcinie, powiedziałeś, że się specjalizujesz w mieszkaniach i to się rozumie, że domów nie sprzedajesz. Czemu więc chcesz sprzedawać ludziom takie małe klitki jak mieszkania? Bo wszyscy kupują te klitki i to jest właśnie powód, dlaczego się zająłem tym. To poczekaj, jeżeli masz mieszkanie na przykład 40 metrów, a 80, no to jak częściej się to mniejsze sprzeda? No oczywiście jest dużo mniejszy popyt na mieszkanie mniejsze, czyli 40-45 metrów. Z tego względu, że no, zdolność kredytowa jakby jest większość Polaków ograniczona, więc no, prościej jest oczywiście uzbierać te 250 tysięcy. Niż na przykład 400 tysięcy taką zdolność. I to jest właśnie główny powód, dlaczego głównie ludzie młodzi kupują te mieszkania, więc jakby bo to jest jakby ten popyt właśnie w tą stronę idzie. Ludzie młodzi kupują właśnie mieszkania, na które ich stać. To są z reguły na początek dwa pokoje, nie? Myślisz, że ich na nie stać? To znaczy, jak dużo ludzi kupuje na kredyt, a ile płaci gotówką? Powiem ci tak, ostatnio jestem zaskoczony w sumie nawet tym, jak dużo osób gotówką płaci.
Tak zastanawiam się, skąd... A tak chociaż w procentach, no nie musisz w liczbach. W procentach? To... No ja myślę, że 20% gotówką, 80% kredytem, nie? To około. Dużo. Ostatnio, a wcześniej było gdzieś tak 5% gotówką. Myślę, że już 2 lata temu gdzieś. Teraz tak się zwiększyło, powiem ci szczerze, że tak u mnie taki trend ja obserwuję. No nie wiem, podejrzewam, nie wiem jak w innych miastach. Ja się tutaj oczywiście do Gdańska odnoszę, więc no tak to u nas mniej więcej wygląda, nie? Okej, a jak biorą kredyt, to ile mają wkładu własnego ludzie? Co, no oczywiście największa jakby ta część, przewaga jest oczywiście 100%. Dużo osób jednak bierze na 100% wartości kredytu. Są takie? No, są. Jeszcze? Tak, mieli to poblokować, bo nie wiem, czy czytałeś, tak z miesiąc temu było głośno, że Polska awansowała o 10 miejsc na 40 któreś tam miejsce w rankingu Doing Business, nie? Aha. I to jest no, wielki sukces i tak dalej. A ten ranking składa się z takich... Ale wiesz, to ten ranking, bo ja się w to wczytałem, nie miałem czasu jeszcze na blogu napisać, bo ciekawe odkrycie zrobiłem. Ten ranking składa się z 10 kategorii, prawda? I w każdej kategorii jest oceniany kraj. I na przykład w stosunku do zeszłego roku w 8 rankingach, a w zasadzie w 9, nic się nie zmieniło. Nadal mamy tą samą pozycję, nie? Jeżeli chodzi o przyjazność podatków i administracji, jesteśmy na 160 miejscu bodajże i awansowaliśmy może na 130. Oraz pozwolenie na budowę zajmowało chyba 200 ileś dni, a teraz zajmuje 160 czy coś takiego. Tylko te dwie zmiany się zmieniły, nie? Natomiast co jest ciekawe, to kategorii łatwość uzyskiwania kredytu jesteśmy na 3 miejscu na świecie. No proszę. To chyba dobra wiadomość. No, weź se kredyt, otwórz firmę i państwo cię zajebie. Bo w tym przedziale jesteśmy na 160 czy 130, wow. Nie pamiętam, w każdym bądź razie daleko za tym peletonem z 40 miejsca, nie? No, więc to tak a propos. No dobra, czyli wiemy, że masz firmę, szukasz mieszkań, żeby je sprzedać, sprzedajesz mieszkania, kupujesz mieszkania i pewnie gdzieś na boku też sobie inwestujesz. No właśnie niekoniecznie. Widzisz, kiedyś ktoś mądry mi powiedział, jeżeli chcesz w czymś być dobry, to skoncentruj się na jednym punkcie i rób to tak długo, aż uzyskasz właściwe efekty. Dlatego ja nie ukrywam, że nie inwestuję w nieruchomości. Też nie kupuję nieruchomości jako firma. Z tego względu, że jestem skoncentrowany na rozbudowie właśnie tych usług, o których wspomniałem wcześniej, po to, żeby tak naprawdę zespół i firma była lepiej postrzegana przez klientów. Bo zwróć uwagę, na przykład jakbym zaczął inwestować jako firma, to zamiast klientów proponować właśnie fajne tematy do zakupu mieszkania, to sam bym inwestował, czyli jakbym raz, że czas bym musiał na to mieć, to jest raz, a drugie, no nie byłbym taki profesjonalny, tak, jakbym zabierał tematy swoim najlepszym klientom. Więc to zawsze jest taka cienka linia, więc ja stwierdziłem, że idę dalej jakby w rozbudowę kolejnych oddziałów, kolejnych jakby... No, oddziałów na zasadzie kolejnych osób, kolejnych zespołów. No dobrze, ale poczekaj. Zdarza się tobie na przykład zadzwonienie do kogoś, jakiegoś tam znajomego i powiedzenie tak: Kamil, słuchaj, jest okazja, kup se dom, za rok sprzedaż drożej, albo wynajmiesz go dobrze, albo coś takiego. Tak, nasi klienci doświadczają takich fajnych telefonów z naszej firmy. No to czemu sobie sam tego nie kupisz, jak to takie fajne? No właśnie, no to tak jak wspomniałem wcześniej, przed chwilą, z racji tego, że to nie jest jakby mój kawałek, oczywiście co mówisz, to jest dość ciekawe, tak? Można by było się tym zająć prywatnie i tak dalej. Oczywiście jak każdy rozważałem to i to wielokrotnie. Oczywiście nieraz się łapię za głowę albo szczypię, że szkoda, że tego nie wziąłem. No ale może nadejdzie taki dzień, który rzeczywiście stwierdzę, że
okej, już na tyle firma jest rozbudowana, żeby teraz mógłbym ewentualnie prywatnie zacząć inwestować. Oczywiście rozważam taką opcję, ale też oczywiście jako firma mam pewną opcję inwestowania w nieruchomości, no, jako firma, ale to już bardziej w lokale. Nie ukrywam, że no, dążę do tego, żeby stworzyć franczyzę, prototyp franczyzy i później sprzedawać go również z możliwością właśnie wynajmu lokalu. Więc to jest jakby taką opcję widzę w przyszłości. Na razie to jest tylko jakieś założenie, które w przyszłości, no mam nadzieję, zrealizuję. Ale co, franczyzy takich biur nieruchomościowych, tak, że no biuro pośrednictwa nieruchomości, takie franczyzy myślisz otwierać? No nie ukrywam, że no mam takie no cele, założyłem sobie, żeby właśnie do tego dążyć. Dlatego też inwestycje w nieruchomości jakby nie będą pomagać mi w rozwoju jakby tej koncepcji. Dlatego franczyza jest to, uważam, lepszy pomysł niż inwestycja w nieruchomości. Akurat w moim przypadku może bardziej interesująca, może bardziej ciekawa, bardziej mi się podoba, może tak. A myślisz, że to jest dobra branża dla franczyzy? No bo no franczyzę przeważnie biorą jakieś takie ludzie, którzy może mają trochę pieniędzy, ale zupełnie nie mają pojęcia, na czym biznes polega, nie? To prawda. A tutaj raczej, no chyba ta branża opiera się na tym, że sobie zatrudniasz po prostu agentów, którzy wiedzą, na czym ten biznes polega, nie? No, pięknie i prosto to brzmi, powiem ci, jak ty to mówisz. Niestety nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, wbrew pozorom. Żeby sprzedawać nieruchomości, może tak, widziałem kilka historii osób, które kupiły nawet franczyzę i nie mając doświadczenia w nieruchomości, no, bez wsparcia, no, po prostu sobie nie poradziły. Nie ukrywam, że to jest dosyć ciężki biznes. Przede wszystkim tak naprawdę wartościowi ludzie, czyli w środku osoby, które sprzedają, no, tworzą jakby no, fundament no, do dobrej agencji nieruchomości. I to jest najważniejsze. Bez doświadczenia w sprzedaży tak naprawdę no, mało kto jest w stanie pociągnąć jakby no, No samemu właśnie. biuro nieruchomości, a franczyza przy odpowiednim wsparciu, daniu know-how, daniu odpowiednich szkoleń, czy odpowiedniej weryfikacji ludzi w właściwy sposób, jakby się poszukało, to jest większe dużo prawdopodobieństwo, że komuś po prostu ten biznes wyjdzie, nie? Aha, czyli to może mniej franczyza, a takie doradztwo, czy forma zatrudnienia, tak? Czy tam samozatrudnienia, tylko no tak to ładnie nazwać franczyza. No bo wtedy człowiek się czuje ten taki agent, bardziej taki samodzielny, o. Nie? Tak, no ja myślę, że to jest zawsze jakiś element no, rozwoju tak, zawodowego, nawet agenta, tak? Nie ukrywam, że mam taki pomysł, żeby dany agent, jak zacznie u mnie, żeby to była jego ścieżka kariery zawodowej. Między innymi poprzez właśnie tak, objęcia kolejnych stanowisk, czyli menadżera, a później dyrektora, a później uruchomienia własnego oddziału franczyzowego. Także no, taka koncepcja No to przynajmniej czyli jest. całkiem dobrze to sobie wszystko, przypomnienie mi o audycji z Jankiem, tak bym mógł zapomnieć, bo Janek wydzwania do mnie co chwilę, o i tak. Czyli słuchaj, całkiem mądrze to sobie wymyśliłeś, muszę ci powiedzieć, a to teraz może nam powiedz w ogóle, skąd się wziął pomysł na zajmowanie się właśnie pośrednictwem nieruchomości. No bo co, chodziłeś sobie do liceum i pomyślałeś, a pomogę komuś sprzedać dom? No właśnie nie. Wyobraź sobie, że na nieruchomości trafiłem, można powiedzieć, trochę przypadkiem. O, szedłem sobie ulicą i wpadłem na nieruchomość. No na przykład. Wiesz co, miałem okazję kiedyś pracować w firmie dużej korporacji międzynarodowej, ubezpieczyciel. Znany i tam miałem okazję pierwszy raz spotkać się jakby
ze sprzedażą w ogóle jako taką, z kontaktem bezpośrednim z klientem. Później tak naprawdę w trakcie dostałem informację, że możemy udzielać kredyty na nieruchomości klientom czy, no, osobistym, tak, czy osobom fizycznym. I tak zainteresowałem się tym tematem, zacząłem drążyć, no i doszło do podpisania pierwszego kredytu. I później tak naprawdę w pewnym momencie trafiłem na, też na kryzys. I w pewnym momencie tam, gdzie już, później już poszedłem do innej firmy, do takiego pośrednika, który się zajmował finansami, doradztwem kredytowym. No i właśnie tam trafiłem niestety na ten kryzys i była taka sytuacja, że ja nawiązałem kontakty z różnymi pośrednikami nieruchomości i robiłem im szkolenia na temat jak udzielać kredytów poprzez naszą firmę. Aha, czyli ty wyrosłeś z branży kredytowej. No, można tak powiedzieć, No i co wtedy? Tak, wiesz, załapałem, zacząłem rozmawiać z tymi pośrednikami, zobaczyłem, jak to, wiesz, działa, zobaczyłem tak naprawdę, jaki jest potencjał w tej branży. No i słuchaj, stwierdziłem, spróbuję. A już tak się zaczęło. To było około 6 lat temu mniej więcej. No i w sumie 6 lat już w branży, także myślę, że to już jest kawałek czasu. I się zaczęło oczywiście od doradcy do spraw nieruchomości w znanej korporacji. Nie będę wymieniał może jakiej jeszcze. Bo była do dupy. Co? Była do dupy. Niekoniecznie, nie powiem tak, bo uważam, że bardzo dużo się tam nauczyłem. No i tam przeszedłem też kolejne kroki, szczeble awansu. No i tak naprawdę poznałem też różne aspekty tej działalności od A do Z. No i tak naprawdę nauczyłem się tam sporo. Ale coś ci przeszkadzało, że jednak na swoje postanowiłeś przejść. Dokładnie. Między innymi Asbiro też mi trochę zmotywowało do działania. Tak, Asbiro, trochę ci tutaj reklamy. Nie słudź. Nie, ale oczywiście zawsze marzyłem o swojej własnej firmie, nie ukrywam. No i przyszedł moment odpowiedni, kiedy podjąłem decyzję, tak. Podjąłeś decyzję, czy cię wywalili z firmy? Przyznaj się. No ja powiem ci, to było pół na pół. Ja będę szczery, więc była taka sytuacja, oczywiście musiałbym ją powiedzieć dokładnie, ale w skrócie miałem spięcie oczywiście ze swoim przełożonym. Mój przełożony niestety się zmienił w trakcie mojej kariery na danym stanowisku. No i po prostu nie przypadliśmy sobie jednym słowem do gustu. Chyba go przerastałem prawdopodobnie, więc w pewnym momencie był taki moment, że musieliśmy się rozstać. Więc tak to w skrócie wyglądało, ale dobrze, ja mu teraz ogólnie dziękuję, także historia myślę, że pozytywna, bardzo się lubimy i szanujemy. No dobrze, czyli co, odszedłeś z firmy, zostałeś z niczym i co, już nie szukałeś kolejnej, tylko co, pomyślałeś, pójdę, zarejestruję tę działalność, czy jak? No, wiesz co, rozważałem również pracę w innych firmach, ale powiem ci, spotkałem się z czymś takim, albo tak sobie pomyślałem, albo mam za duże kompetencje już na chwilę obecną, albo za niskie. Oczywiście startowałem do firm na stanowiska, na tym poziomie. Czyli jednak startowałeś na inne stanowiska i tak, ci się nie udało i wtedy na firmę. Zgadza się, tak, jak najbardziej. Próbowałem. Miałem dylemat, bo oczywiście pozyskanie środków na firmę to nie jest dobrze takie proste, tak? Ale poczekaj, to jest pośrednictwo nieruchomości, no i to że tu nie potrzebujesz pieniędzy na start. No i właśnie, niestety potrzebujesz. No na co? Przede wszystkim, musisz mieć miejsce pracy, tak, więc... Biurko, to w domu, No to się tak wydaje, wiesz, zrobienie strony
internetowej, oprogramowania, sprzęt, biuro i tak dalej. No przecież, komputer i drukarkę każdy ma, podejrzewam, że ty też miałeś. Strona internetowa, no to dobra, 1000 zł pójdzie, no ale no na co więcej pieniędzy? No wiesz, akurat ja wydałem pieniądze na remont lokalu. Czyli tak trochę od dupy strony, nie? Wiesz co, myślę, że nie, niekoniecznie. Nie, myślę, że niekoniecznie, bo wyszło to na dobre. Dzisiaj dzisiaj zespół liczy 9 osób. Między innymi przez to, że wyremontowałem lokal, słuchaj, bo tak to wiesz. Ale co, ale od początku tyle liczył? No na początku byłeś sam, tak? Tak, no dokładnie. I co, i sobie już wynająłeś gdzieś biuro i pracowałeś, że tak powiem, w innym miejscu i sobie jeździłeś tam, tak? Ja podnająłem tak, pomieszczenie w jakimś w lokalu pewnym, zacząłem od czegoś małego, wyobraź sobie. No, że nie inaczej. No. Tak, ja to było po prostu małe pomieszczenie tak naprawdę wielkości do 10 metrów kwadratowych, tak? Tak, żeby mógł się spotykać z klientami i żeby mógł ich przyjmować. No i tak naprawdę, żeby mógł rozmawiać. Ale zobaczcie, w tej branży się spotyka z klientami, to nie jest tak, że klienci dzwonią, bo zobaczyli gdzieś w internecie i chcą zobaczyć dom i się jedzie na miejsce tego domu? Tak jest, oczywiście, że jedziemy, ale czasami klienci, jak chcesz, wiesz, podpisać, przygotować umowę przedstępną, tak, czyli spiąć jedną stronę z drugą, to tak naprawdę neutralny punkt, miejsce, no powoduje jednak dużo lepiej wygląda i no, raczej to jest skuteczniejsze i też no, renoma firmy jakby wzrasta, ale jasne, spotykanie się w domu kogoś na podpisanie umowy przedstępnej no, jest no, słabe, osobiście uważam. Więc no chociażby z tego powodu. Okej. Okay. Marcinie, ale dopóki byłeś sam, kiedy pierwszego pracownika zatrudniłeś? Po jakim czasie? No, to jest dobre pytanie. No ile? Z miesiąc, dwa, pięć? Tak na oko. Około 5 miesięcy. Dobra, około 5 miesięcy. I tak. Naprawdę nie żałujesz, no wiadomo, że ci się udało, prawda? No, ale teraz, kiedy patrzysz na to z perspektywy już tych ładnych kilku lat, naprawdę nie uważasz, że cholera, dużo ryzykowałeś wydając pieniądze na remont lokalu i tak dalej, i tak dalej? Przecież nie wiedziałeś jeszcze, że ci biznes w ogóle wyjdzie. Ja nie zakładałem inaczej, to jest po pierwsze. A, no to oczywiście, no ale wiesz, no, trzeba pozytywnie myśleć, no ale te też trzeba być trochę realnym. Naprawdę nigdy ci nie przyszło do głowy, żeby nie wydawać pieniędzy, a spróbować sobie u siebie za biurkiem pracować w domku, dopóki jak już nie znajdę pierwszego klienta, drugiego, trzeciego, jak już będę wiedział, że jak znalazłem, wiesz, to jest zawsze tak, jak znajdziesz pierwszego klienta, to prawdopodobieństwo znalezienia drugiego jest większe od zera, no to ja bym może tak poczekał do tego pierwszego klienta, a dopiero bym się potem rwał na jakieś inwestycje i to jeszcze w czyjeś nieruchomości, żeby remontować. Naprawdę? Nic? Nie? Dobra decyzja była? Bo to wiesz, no tak. Ja powiem ci tak, rzeczywiście tak jak mówisz, to rzeczywiście mogłoby wyglądać jako pochopną inwestycję, ale ja byłem przekonany, bo ta branża ma to do siebie, że jeżeli ktoś wie jak działać i będzie aktywny na tym rynku, to zawsze zarobi pieniądze. Ale to trzeba być po prostu dobrym, trzeba mieć doświadczenie i trzeba być skutecznym. Ja byłem w 100% przekonany, że mi się to uda. Ja po prostu poświęciłem, no nie ukrywam, że to dla mnie to też było w pewien sposób wygodne, ale też istotne, bo ja w domu nie potrafię pracować. Może Marcinie, zanim Jacka dopuścimy, bo Jacek do nas zadzwonił, ja cię może wezmę trochę w obronę, że ty zakładając firmę taki zielony nie byłeś, no bo jakby nie patrzeć kilka lat w tym biznesie, tylko współpracując z innymi firmami, więc mogę sobie wyobrazić, że już miałeś jakieś tam rozeznanie, jak jakiś rynek, jakichś klientów, no całkiem zielony nie byłeś, nie? No to tak. No to prawda. To może w ten sposób. Dobra, Jacek jest z nami. Cześć Jacku. No witam. Ja mam takie pytanie chyba natury ogólnej. Jak to jest z tą branżą nieruchomości, bo na przykład jak
jak ja sobie słucham gdzieś tam w mediach, czy widzę w mediach, tam jest zaproszony jakiś tam, nie wiem, doradca KPMG, czy jakiś tam Ernst & Young, jakiś mądrala jest zaproszony i tam pytają mu się o to, co będzie teraz sektorem tam bankowym, tak? No to on tam wali długi esej na ten temat. Potem zadają mu pytania, a jak branża spożywcza będzie się rozwijać? No to również. No, a pod koniec pada pytanie o rynek nieruchomości i pojawia się takie, no wie pan, no w sumie to, czy to wynika z tego, że w nieruchomościach jest jakaś wiedza tajemna, coś podobnego jak w optymalizacji podatkowej, czy wynika to z tego, że jest to po prostu bardzo trudna branża, na której tak naprawdę niewielu się zna i niewielu robi to dobrze? Rozumiem, że to do mnie pytanie, tak? Nie, na pewno nie do mnie, bo ja w życiu nieruchomości nie miałem. Okay. Jest co, ja myślę, że branża jest specyficzna i tak jak wspomniałeś, no ma swoje tajniki. Jest ciężką branżą, to prawda. Ja nie ukrywam, że ja na przykład się nie boję teraz zniesienia licencji, bo on oczywiście na pewno dużo osób będzie próbować. Ja się nie obawiam tego, bo osoby, które będą zaczynały, będą miały problem tak naprawdę z obsługą klienta i zarządzaniu jakby przepływem informacji między jednym klientem a drugim. Dzisiaj, żeby sprzedać, to naprawdę trzeba być uniwersalny podejściu. No dobra, czyli Marcinie, co, ten rynek jest taki trudny, że nie da się go jakoś tak przewidzieć, no bo chyba o to chodziło Jackowi. Osobiście uważam, że jest trudny i naprawdę trzeba być w 100% zaangażowany, żeby sobie poradzić. Podejrzewam, że no wiadomo, w każdym biznesie trzeba być zaangażowanym, ale osobiście uważam, że jest to no praca, branża no, dla osób, powiem to z jajami, tak? Tak naprawdę. To jest moje zdanie osobiste. Ale w czym? No bo jeżeli nie, ty nie masz swoich nieruchomości, no to nie ryzykujesz swoimi pieniędzmi, no tylko pośredniczysz. No, w czym to jest problem, żeby wziąć od... No klient ci mówi, chce kupić dom, no i ty mu pokazujesz, albo chce sprzedać dom, no to mu dajesz ogłoszenia w internecie. No właśnie, to jest takie proste, jak ty to mówisz. No niestety prawda wygląda inaczej. Żeby przekonać klienta do tego, żeby wziąć jego nieruchomość do sprzedaży, niestety w Polsce musisz naprawdę się natrudnić. Myślisz, że na Zachodzie dają nieruchomości do sprzedaży byle idiocie? No tego nie powiedziałem. No bo jak mówisz, że zwłaszcza w Polsce to trzeba się natrudzić. Bo różnica jest zasadnicza. Na Zachodzie masz wyłączności i tak naprawdę każdy przyjmuje, no, pracują tak naprawdę na 98% na wyłącznościach. U nas jest ta różnica, że rynek może na 3% wyłącznościach pracuje i to jest zasadnicza różnica, że w Polsce to agenci szukają klientów, a za granicą to masz tak, że na Zachodzie, że sprzedający szukają agencji. I to jest ten problem. I wtedy trzeba się wykazać tym, że się jest skutecznym, prawda? No bo jak się daje, to już na wyłączność, że do drugiego agenta już nie można dać tej nieruchomości, tak? No tak, no wyłączność na tym polega. Jakby taki wariant rozszerzony, który no jakby no daje określony termin i wyłączność dla jednego biura, które sprzedaje w określonym terminie. Więc no powinien dany pośrednik wywiązać się z tego, no jakby ze sprzedaży, więc to oczywiście my tak w firmie mamy, że określamy pewną strategię, mamy wypracowane know-how, które tak naprawdę pozwala w określonym czasie przewidzieć sprzedaż, pod warunkiem, że klient dostosuje się do pewnych wymagań i założeń. Dzisiaj problem jest z przekonaniem klientów do tego, jaka jest właściwa wycena nieruchomości, jakie powinien dobrać kanały marketingowe, jak wypromować. I często klienci po prostu pomimo tego, że mówimy, że to jest skuteczne, że to jest jedyny sposób. Ale poczekaj, co tu klienci mają do wyboru? No, podpisujesz z nimi umowę, że ja sprzedam twoje mieszkanie i mówi na przykład... No ja bym chciał pół bańki za to, no a w jaki sposób ty to będziesz sprzedawał, to co tego obchodzi?
No, niby tak, ale nie do końca. Ludzie. No to znaczy, mówią, że proszę nie wrzucać filmu na YouTubie na przykład, albo coś takiego? Właśnie jest to tak, że klienci chcą być świadomi, oni są poirytowani, oni ci nie nadzą wyłączności, jak nie przedstawisz im, dlaczego akurat jesteś właściwą osobą, czy firmą, czy masz właściwy plan na sprzedaż, bo jeżeli tego nie przedstawisz, to tak naprawdę nie masz szans na sprzedaż takiej usługi klientowi. Okej, czyli no taki pośrednik, no jak sama nazwa wskazuje, pośrednik, no to ma strasznie trudne zadanie, no bo ja zawsze mówię, że w biznesie są tylko dwa problemy. To jest problem z klientami i problem z pracownikami, poza tym to przedsiębiorca nie ma żadnych problemów, nawet wiesz, nawet z podatkami czy tam z tym, jak zrobić produkty, to nie są problemy dla przedsiębiorcy, no bo przedsiębiorca musi znaleźć wtedy odpowiedniego pracownika, czy odpowiednio zapytać się klienta, jaki on chce produkt, tak? Czyli taki przedsiębiorca, no to potrzebne mu są tylko takie, że tak powiem, umiejętności socjalne może, tak, żeby był uczciwy, rzetelny, odpowiedzialny, punktualny, tak, i to jest tak naprawdę clue, a nie to, czy ja umiem programować, czy nie. Oczywiście, jeżeli nie mam pieniędzy na start i muszę wszystko robić sam, no to też się te też się jakieś umiejętności tego typu przydadzą, no ale no w takich właśnie handlowych rzeczach, tak jak twoje, no to chyba tak trzeba być po prostu dobrym człowiekiem, nieważne co umiesz, nieważne czy no nie wiem, miałeś same piątki w szkole, ważne czy potrafisz się dogadać z człowiekiem i robić jakieś takie pozytywne wrażenie i czy jesteś osobą poważną, że jak powiesz, że oddzwonisz, to oddzwonisz, nie? No dobre właśnie, mam wrażenie? Bardzo dobre, o to chodzi. Właśnie, żeby sprzedać usługę, to klient musi zobaczyć w tobie no, profesjonalizm, musi poczuć korzyść płynącą z danej usługi, no i musi ciebie polubić, słuchaj, to jest też najciekawsze. Musi no to w jaki sposób sprawiasz, że ludzie cię lubią? Bo mówiłeś o tym, żeby przygotowywać mieszkanie do sprzedaży, czyli to jest taki mechanizm takich trików, żeby klienci zobaczyli, o, jakie ładne mieszkanie, nawet nie ma grzyba, bo zamalowany. Przede wszystkim, no, jeżeli wchodzę do klienta, tak, na nieruchomość, no to, znaczy my, tak, jako zespół Nova House, to tak naprawdę badamy potrzeby tego klienta, czyli tak naprawdę... No sprzedać dom, no słuchaj, tak, no jaka potrzeba? Normalnie no. Po prostu... Co tu badać, no? Rozmawiamy z nim po ludzku, wiesz, pytamy, dlaczego chce sprzedać, wiesz, czym się nawet zajmuje, no pytamy, rozmawiamy z nim jak człowiek z człowiekiem, no i tak naprawdę no, robimy to nie na zasadzie nachalności, tylko jako wsparcia, tak? Czyli żywo się interesujemy danym jakimś problemem klienta. No i przez to myślę, że budujemy sobie... No dobrze, no ale mam mieszkanie 40 metrów, kafelki odpadły, nie ma dywanów, grzyb na ścianie, okno pęknięte, kran kapie i co wy robicie, żeby to mieszkanie sprzedać? No tak, to w zależności od tego, czy klient chce zainwestować w zmiany, czy też nie, bo no tu się pojawia drugi problem, czy dana osoba posiada jakiś budżet, który by mógł przeznaczyć na po prostu na zmiany, czy na odświeżenie, czy na lifting, tak jak my to mówimy, mieszkania po to, żeby sprzedać. No i od tego się zaczyna. Jeżeli posiada, no to jak najbardziej wtedy możemy mu zaproponować jakieś rozwiązania. Czyli a jakiś jeżeli... taki mały remont przed sprzedażą. Tak, jak najbardziej. Przedstawiamy jakieś opcje w jakimś budżecie, bo to jest kwestia, jaki klient ma budżet. A jeżeli nie ma budżetu, co w większości przypadków takie ma miejsce na danych nieruchomościach, które są właśnie do remontu, no to tak naprawdę jedynym wyjściem takiego klienta jest obniżenie po prostu ceny. No dobrze, i wtedy ty możesz kupić to, wyremontować i sprzedać drożej. Ale tego nie robisz. Tak, no to są firmy,
inwestorzy, którzy się w tym specjalizują. Jak najbardziej, jak przyjdzie do mnie ktoś, kto będzie chciał, tak, zainwestować w tego typu rozwiązania, to ja z chęcią mu pomogę, poddam mu różne tematy jak najbardziej w ten sposób. Aha, okej, okay. Dobra. Przypominam, że słuchajcie kontestacji 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com, coraz szybciej to już mówię, nie? Możecie do nas dzwonić i włączyć się w dyskusję, a dzisiaj rozmawiamy z Marcinem, który handluje dużą ilością mieszkań i obraził się na sprzedaż innych rzeczy, typu domy, typu ziemię, i nam jeszcze nie powiedział dlaczego, oprócz tego, że się dużo sprzedaje. No ale myślisz, że taki dom może się rzadziej sprzedaje, no ale jest tam ze 3 razy więcej warty i ta prowizja jest też, myślę, odpowiednio większa, nie? Dlaczego się na przykład nie interesujesz domami w Konstancinie, tylko takimi mieszkaniami 40-metrowymi? Wiesz co, wniosek jest prosty, powód. Też myślałem, że wynagrodzenie, wartość nieruchomości na przykład domów, to jest wyższe wynagrodzenie dla pośrednika. No tak. No, może jest, ale no bo trudniej sprzedać, nie? Różnicę, tak, w procentach, ile trzeba włożyć czasu i środków na to, żeby sprzedać dom. Średnio domy się w Polsce sprzedają między 2 a 3 lata. No to ile? 2-3 lata. Czyli jakbym powiedział tak, Marcin, mam chałupę do sprzedania, no to ty mi to sprzedasz w 2-3 lata? Znaczy ja ci nie sprzedam, bo się tym nie zajmuję. No jasne, jasne, ale rynek. Ale no, jak ja widzę, no to oczywiście zależy, jaką cenę dasz, słuchaj, bo oczywiście rozmawiamy o tym, że chcesz rynkową cenę, tak? No jasna sprawa. Bo o to chodzi. Więc normalnie się czeka 2-3 lata. No oczywiście ktoś może się kłócić ze mną, że ktoś sprzedał w rok czy półtora. Oczywiście, że tak, jeżeli dana nieruchomość jest dobrze urządzona i cenę ofertową ma wystawioną na poziomie ceny transakcyjnej, no to jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś wystawia cenę ofertową dużo wyższą, tak, i ma nieruchomość, która jest do remontu, no to okay. 2-3 lata. Jasna sprawa. Ale poczekaj, bo Fiora to pewnie wszyscy znamy, nie? I on w książce pisał, że no, on handlował nieruchomościami, jak głupi, ale ciągle w tym rankingu, no to sobie nie mógł wyobrazić, jak ktoś mógł sprzedać za więcej i miał odpowiednio większą prowizję. I on sobie właśnie wymyślił, że zamiast sprzedawać 100 mieszkań, no to ja może bym raz na 2 lata sprzedał wieżowiec w centrum Warszawy, nie? I wtedy ten wolumen obrotów jest większy i prowizja większa. Czyli co, w Polsce rynek się inaczej układa, jeżeli chodzi o prowizję i opłacalność takiego interesu? Znaczy, na pewno jest to tak, że za sprzedaż nieruchomości no droższych, tak, no to na pewno masz większe wynagrodzenie, ta prowizja jest dużo wyższa. Ale powiem ci, w stosunek włożonej pracy do kwoty, którą uzyskasz, tego wynagrodzenia, no powiem ci, no jest diametralny. Różnica, no, mnie na przykład nie satysfakcjonuje. Wolę przerobić na wysoki procent, umówić się z klientem na mieszkanie, co, gdzie jest duży popyt, i sprzedawać kilkanaście mieszkań w miesiącu niż jeden dom na kwartał. Bo po prostu to jest o bardziej opłacalne, no, dla biura nieruchomości. Okej, okay, dobra, to już się nie morduję w tym temacie. To skoro mamy już ciebie, czyli przedstawiciela branży, to kolejne pytanie. O ile tak mniej więcej średnio udaje się tym kupującym wynegocjować cenę? Jak na przykład mamy mieszkanko za 200 tysięcy, to jak myślisz, ile tak przeciętnie urywają z ogłoszenia, z tej wyjściowej ceny? Powiem ci tak, to jest też specyfika lokalnego rynku, bo miałem okazję działać na rynku wrocławskim i tutaj trójmiejskim. I powiem ci, różnice są różne. Tak naprawdę wahają się, oscylują gdzieś na poziomie 5-15%. W Gdańsku to ja obserwuję gdzieś tak między 5-10%. I to w zależności oczywiście od ceny ofertowej danych klientów. Czyli tak naprawdę na koszty notariusza się można
Bez problemu. Tak, na podatek, na koszt notariusza, to gdzieś około. Oczywiście mówimy tu o takim typowym mieszkaniu dwupokojowym, czyli tak 40 metrów. To tak kwota 10 tysięcy złotych, czasami 15 tysięcy jest możliwa do zbicia. Oczywiście się zdarza takie sytuacje, że dana nieruchomość jest w pewien sposób mniej atrakcyjna, czy lokalizacyjnie, czy standardem. No i wtedy klienci są niestety zmuszeni być otwartym na propozycje, żeby sprzedać niższe, więc czasami się zdarza, że oczywiście, że ktoś więcej, no jakby lepszą cenę uzyska, nie? Okej. Okay. A wyzywał cię kiedyś klient od idiotów, jak nie potrafiłeś mu sprzedać mieszkania? Wiesz co, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Oczywiście były różne spory z klientami, którzy byli mniej zadowoleni. No niestety wszystkich nie zadowolimy, ale raczej 98% klientów moich jest zadowolona. Skupiam się na tej większości. Okej. Okay. A udało ci się na przykład kiedyś sprzedać mieszkanie, a za chwilę ten, kto kupił, mówi: nie no, sorry, wiesz, do dupy to mieszkanie, w ogóle oddawaj kasę złodzieju, bo tam nie mówiłeś, że grzyb, albo że tam rura pękła, albo że coś tam? I to miałem kiedyś taką sytuację rzeczywiście, że klient miał powód w mieszkaniu. Ale zaraz po zakupie, tak? Tak, dokładnie. Sąsiad go po prostu zalał z góry, pechowo, tak? Akurat kiedy tydzień po zakupie, po podpisaniu aktu notarialnego, i dzwonił do mnie, czy znam sąsiadów, bo zalało mu mieszkanie. No to czemu nie pójdzie do tego sąsiada, tylko do ciebie dzwoni, czy znasz sąsiadów? No, no właśnie. Też dobre pytanie. Szukał wsparcia, bo po prostu nie mógł tam, kogoś tam nie było, więc pytał się, czy kogoś zna tam z tamtej lokalizacji. Tak przy okazji się chciał chyba pożalić, że takie nieruchomości. A to nic takiego znowu strasznego znowu. Nie miał jakichś tam domów, bo to wiadomo, że nie moja wina. Ale wiesz co, mi się czasami zdarza na zbiro, że podejdzie, na przykład wiesz, u nas jest jeden człowiek, ma wykład i w środku ma przerwę, nie? I podczas przerwy czasami ktoś do nas podejdzie i powie: a czy moglibyście mu powiedzieć, żeby powiedział o tym i o tym, nie? A ja mówię: czemu sam nie zadasz tego pytania, nie? No to takie to jest... takie to jest... Ale to jest chyba o tych problemach takich socjologicznych, nie? Że się nie podejdzie do drugiego człowieka i się po prostu nie zapyta, tylko się, nie wiem, wstydzi się, czy coś takiego. No gdyby pośrednik nieruchomości był nieśmiały, no to raczej by długo w interesie chyba nie podziałał, tak mi się wydaje. No to prawda, to prawda. A propos takich ciekawych sytuacji, bo jak już to zapytałeś, to tak na dobry humor, to mogę taki przykład kiedyś podać. Poszedłem na prezentację pewnej nieruchomości. Była taka sytuacja, że nie znałem tej nieruchomości. Pierwszy raz byłem i ze swoimi klientami kupującymi przyszedłem. Słuchajcie, wchodzę na tą nieruchomość. I tak po pierwsze zwróciło moją uwagę taki dziwny zapach. No tak coś spalone było, tylko nie wiedziałem jeszcze co. Potknąłem się o jakąś pizzę, która leżała na parkiecie. Mnóstwo śmieci były porozrzucane po całym mieszkaniu. Dochodzę do kuchni, patrzę, kuchnia spalona, taka wiesz, taki smog czarny, tam cała ściana, wiesz, sufit. Ja mówię, to była gruba impreza, nie? Ale idziemy dalej, mówię, może pan otworzy balkon, bo to tam duszno było, śmierdziało, nie? Otworzyliśmy balkon, w pewnej sytuacji tam z kupującymi było dziecko małe. I to dziecko wychodzi na balkon i słuchaj, cały balkon, tam pies w ogóle był, cały balkon był obsrany dosłownie. Słuchaj, nie dało się chodzić. Dziecko w pewnym momencie zaczęło się cofać, bo po prostu niedobrze się zrobiło. Do toalety chciało. Wyobraź sobie, w toalecie zaczęło otworzyła po prostu tą toaletę, a tam kloc. Słuchaj, to był hit.
których często opowiadam, no po prostu. Oczywiście kupili. No po prostu mistrzostwo świata. Tak? Oczywiście kupili to mieszkanie, nie? Tak. Ty. Ostatnie. No i co? I wtedy im zaproponowałeś, że posprzątasz. No niestety nie, wtedy nie miałem takich usług, jak mam teraz. Teraz byś posprzątał, tak? Teraz to bym zlecił. No tak, no tak. No to nie inaczej, no przecież, wiesz, no... Nie... No tak, tak. Doprowadzenie do takiego mieszkania to cały dzień roboty. Wiele innych ciekawych sytuacji w tej branży było. No może nawet kiedy indziej opowiem, jak będzie okazja. Jasna sprawa. Dobra, a już tak, bo się zbliżamy do końca. Nie uważasz, że ostatnio, albo może ja po prostu spędzam czas w takim towarzystwie, że ten temat nieruchomości staje się... No taki trochę popularny, mógłbym powiedzieć nawet za bardzo popularny, bo takie mam wrażenie, że no dużo się o tym ostatnio mówi, mniej niż rok temu czy dwa. No też tak zauważyłem właśnie, spore zainteresowanie tym obszarem. Wiesz co, może z racji tego, że dużo książek powstaje, dużo szkoleń na ten temat i tak może się wydawać, że to jest dobry kierunek do lokowania pieniędzy. Jednak jest to jakieś aktywo, które tak naprawdę no, jest, można powiedzieć, bezpiecznym aktywem. No, tak osobiście uważam. Wiele osób znam, które no, jednak fajnie żyje z dodatkowych tych przepływów pieniężnych. Tytułu wynajmu. Jest to, myślę, że ciekawa alternatywa do tego, żeby no, być no, niezależnym. A nie wydajesz się, że ponieważ tak dużo ludzi chce to robić i tak dużo ludzi to robi, że po prostu trudno znaleźć miejsce dla siebie i po prostu może wtedy zrobić coś zupełnie przeciwnego, no bo wiadome jest, że kupuje się wtedy, jak wszyscy sprzedają, a sprzedaje wtedy, jak wszyscy kupują, tak? Więc może teraz zamiast kupować mieszkania, może jest dobry czas, żeby te mieszkania sprzedać i poczekać, aż pęknie kolejna bańka napędzona właśnie przez tych domorosłych inwestorów. Ja ci powiem, że pomimo tego, że widzisz, trend jest taki, że... No u ciebie trend jest coraz większy, no bo od 0 do 9 pracowników przez kilka lat, tak? Więc no u ciebie na pewno trend jest dobry, no ale jak branża wygląda? No ja zwróciłem uwagę, bo obserwuję inwestorów, którzy dzisiaj obsługujemy. To ja ci powiem szczerze, pomimo tego zainteresowania, o którym mówisz, my nie widzimy wzrostu zakupu przez inwestorów mieszkania. Nieruchomości, mówię o mieszkaniach, tak? Bo na tym się zajmujemy. Więc ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby kupować, bo mało jest inwestorów, którzy kupuje. Teraz dużo sprzedaje, więc no zobacz, no ciekawostka taka. Czyli, taka prawda. Czyli w sumie trafiłem. No, w pewien sposób. No bo to ten. No dobrze, dużo sprzedaje, mało inwestorów kupuje, może dlatego, że się nie opłaca wynajmować, bo rozmawiałem kiedyś na Oktoberfeście z Maćkiem Bienertem, no to on mówi, że no, w Polsce takie mieszkanie, no to trzeba by wynajmować 30 lat, żeby się zwróciła cena kupna, a w Niemczech to tak 10 do 12 lat, po prostu współczynnik tej ceny do wysokości tej raty jest zupełnie inny, może dlatego mało inwestorów kupuje, bo no pewnie ten współczynnik będzie się pogarszał, jak będzie tak dużo ludzi kupować, nie? No coś w tym jest, no niestety nieruchomości w Polsce są cały czas bardzo drogie w porównaniu z innymi państwami w Europie, no i to też jest właśnie ten problem, o którym wspomniałeś. No, wiesz co, no, to jest dobre pytanie, myślę, bardzo otwarte, można dywagować pewnie na ten temat długo. No, czas pokaże, co będzie się działo. No, ja nie ukrywam, że ja bym chciał, żeby jeszcze staniały nieruchomości w Polsce. No, bo zarabiasz na prowizji, czyli im taniej, tym lepiej, nie? No bo się wtedy więcej obraca.
No nie, no jak jest droższa nieruchomość, znaczy to jest kwestia, jaki procent wezmę, nie? To o to chodzi. To nie ma aż takiego znaczenia cena, wiesz, bo kwestia jest tu handlowca właśnie, o którym mówię. Bo tu trzeba mieć naprawdę dobre podejście i trzeba być dobrym negocjatorem, bo jeden weźmie, przyjdzie te same mieszkanie do tego samego klienta i weźmie 2%, a drugi przyjdzie i weźmie 4%. I wyobraź sobie, że jest to, my to obserwujemy na każdym kroku, więc to jest kwestia podejścia i umiejętności. Nawet 4% prowizja może wynosić? Jak najbardziej. Jezus Maria, straszne rzeczy. Strasznie, strasznie wysoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego u nas agenci dobrze zarabiają. No dobra. Dobra, Marcinie, zbliżamy się do końca. Jeszcze nam chyba nie podaje żadnych tam namiarów na siebie. Jak cię odnaleźć, powiedz mi? www.nowahouse.pl. Nowa House, czyli nowa przez V podejrzewam, tak? Tak, nowa przez house, oczywiście po angielsku house.pl. Jeżeli zapraszam oczywiście do kontaktu, mój mail do m.kubiak@nowahouse.pl. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to zapraszam. Lub dwa piwa, z czego jedno będzie zbędne. No bo Tak, to a tak. telefon na stronie internetowej mój jest podany, także ja Nie rzeczywiście ukrywasz się i nie ukrywam się. można się spotkać. Jasne, dzięki zatem Marcinie za te kilka informacji o rynku, zwłaszcza o tym trójmiejskim, bo ty tam gdzieś z góry pochodzisz. A ja ci chciałem powiedzieć, znaczy ty już wiesz, ale słuchacze nie wiedzą, że my robiliśmy ostatnio seminarium o nieruchomościach. O, robiliśmy i są już nagrania. Jak zajrzycie na asbiro.pl, to od dzisiaj do 1 grudnia będzie można kupić sobie nagranie z tych nieruchomości. I na razie się specjalnie nie będziemy chwalić możliwością zakupu tych nagrań, z tego względu, że to dzisiaj dopiero uruchomiliśmy taki system, że można sobie wejść, kliknąć, zapłacić i za 3 minuty już oglądać te nagrania, czyli nie na DVD, nie ściągane pliki, tylko po prostu uzyskujecie po prostu po opłaceniu login i hasło i taki nowy, super fajny system powstał i jakby kilka osób teraz na przykład weszło i kupiło, to my byśmy zobaczyli, czy nie ma żadnych błędów na przykład. No, dlatego też nie specjalnie się nie ogłaszamy, no. No to Aha, tyle. jeszcze jedna informacja, bo pytałeś, gdzie Dajesz, można Marcin. mnie znaleźć. Na edukatorium.pl No, jest tam oczywiście. nagrane ze mną szkolenie poświęcone właśnie nieruchomościom, czyli tematyka, jak sprzedać mieszkanie korzystnie, jak znaleźć okazję na rynku. Można kupić tam pakiet szkoleniowy też, jeżeli ktoś będzie chciał zasięgnąć informacji, to tam może Jasne. Made uzyskać. by Hugo. Hugo. Dokładnie tak. Słowo Hugo. Ostatnio byłem w Hull przez 3 albo 4 dni i rozmawialiśmy o Hugo i słowo Hugo od tego czasu ma dla mnie bardzo specjalny akcent, ale to wie tylko kilka osób, które z nami piło bardzo dobre angielskie piwo. No, dobra. To co, Marcinie? My jesteśmy rozgadani. Widzimy się pewnie niebawem gdzieś tam przy Asbiro. I co? Pewnie Ży tak. życzymy sukcesów, no i żeby tych ludzi się zrobiło 90, nie? A nie 9. No dziękuję, dziękuję. No zobaczymy, czas pokaże. Dzięki za rozmowę również. No, to trzymajcie się nasi słuchacze, wytrzymajcie jeszcze pół godzinki, bo wracamy za pół godzinki z Jankiem Fiorem. No i z tego co wiem, będziemy rozmawiać o PRL-u, będziemy rozmawiać. No, Marcin, ty pamiętasz PRL? No chyba raczej nie. No ja też jakoś tak trochę kiepskawo, więc będziesz mógł posłuchać, jak Janek opowiada. No, a ja co? Wypuszczam Alberta, trzymajcie się wszyscy. Pa, Na pa! razie, cześć. Albert, wychodzimy!